za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. We wrześniowe niedzielne popołudnie witamy w kolejnym portalu. Tu Aurelion i Milka. Wszyscy drodzy słuchacze, mamy olbrzymią przyjemność dzisiaj oficjalnie zainaugurować nową serię portalową. Przedstawialiśmy bowiem pokątnie i tak trochę nieśmiało antybohaterów w poprzednich odcinkach portalu. Mówiliśmy o Severusie Snape'ie, mówiliśmy o Wiedźminie, a dzisiejszym odcinkiem oficjalnie otwieramy tę serię i na tapetę bierzemy bohatera z najwyższej kategorii. Antybohatera z najwyższej kategorii, chciałeś powiedzieć. No, zdania są podzielone, no bo jak popatrzysz na to, że ta postać inspirowała twórców w wielu różnych gatunkach sztuki, no to nieważne, czy się mówi źle, czy dobrze, najważniejsze, że się mówi. No to tak inaczej przedstawmy naszego antybohatera, którym jest dzisiaj Joker. To jest arcywróg Batmana, który został wprowadzony do świata DC bardzo krótko po tym, jak sam Batman został zainicjowany. Oczywiście ta postać ewoluowała i o tym też będziemy dzisiaj mówili, ale generalnie Joker pojawił się już w roku 1940 w komiksie Batmanowym. No są tak dawne czasy, że żaden z nas takich czasów nie pamięta, mimo tego, że ty jesteś blisko. Jestem blisko, przypominam sobie jak przez mgłę, jak to było w 1940 latach i pamiętam również fakt, że owszem, ten Joker to tam nieźle namieszał i że na początku był właśnie taką postacią, umówmy się, z zaburzeniami, z tendencjami właśnie takiego zabójcy, schizofrenika i w ogóle no, szaleńca generalnie. To była postać, to był charakter, to był arcywróg Batmana, który na zasadzie trafiła kosa na kamień, nieźle mu mieszał temu Batmanowi. No i co tutaj jest podobne do Batmana, jest to, że Joker w przeciwieństwie do wielu innych komiksowych złoczyńców nie ma żadnych supermocy. Po prostu jest dobry, tak po ludzku w tym co robi, czyli w sianiu zamętu. No i tak jak Batman, walczą tylko na umysły, bez wykorzystywania jakichś kosmicznych mocy. Joker bazuje na swoich zdolnościach, umówmy się, inżynieryjno-chemicznych, bo to jest jedna z hipotez, to jest jedna z origin stories, które dają Jokerowi początek. I wykorzystuje to właśnie poprzez swoje pojawianie się w historiach z Batmanem. Dostaje różne zabawki, dostaje różne gadżety, dostaje kwiatki, które pryskają kwasem. Całą masę różnych takich fajnych gadżetów dostaje. To może jeszcze ustalmy, o jakim Jokerze tak w ogóle mówimy. Czy tutaj będziemy poruszali raczej tego komiksowego Jokera z dawnych lat, czy filmowego Jokera z najbardziej znanego Dark Knighta, czy może tego Jokera z filmu Joker. Jednak każda z tych postaci czymś się od siebie różni. A no właśnie, no bo DC nie byłoby sobą, podobnie jak Marvel nie byłby sobą, gdyby nie zaczęli wprowadzać multiversum, nie? W którymś momencie, że te... Ta główna linia wydarzeń, którą opowiadają w różnych mediach, po prostu musiała zostać ujednolicona do wersji tak zwanej legacy. No i te historie poboczne na początku XXI wieku zostały tak naprawdę zmarginalizowane, jeżeli nie powiedzieć kompletnie zignorowane. No i w związku z tym trudno jest mi odpowiedzieć na twoje pytania, o którym Jokerze będziemy mówili, bo tak naprawdę wydaje mi się te ostatnie portrety Jokera, te ostatnie wizualizacje tej postaci są takimi amalgamatami tego, co działo się wcześniej i czerpią różne elementy, a to z jednego origin story, a to z innego origin story. No i to są takie łatki przyspawane, wydaje mi się. Może nie tyle łatki, co wydaje mi się, że Joker stał się takim płótnem, które już jest, ma taki powiedzmy podkład, a na który można autorzy nakładać swoje farby tak jak oni chcą i prezentować tak naprawdę inne jakieś problemy, czy to psychiczne, czy problemy ze społeczeństwem i po prostu to, co chcą opowiedzieć, po prostu na tym płótnie, które się nazywa Joker, umieścić. To jest znakomita obserwacja i wydaje mi się, że coś w tym jest. W znaczeniu, że Joker może być po prostu antybohaterem odpowiadającym swoim czasom. Bo jak popatrzysz na to, w jaki sposób Joker był obrazowany we wcześniejszych wcieleniach Batmana, tych z lat 60. czy 70., no to on oczywiście też był różny od tego Jokera, którego sportretował Jack Nicholson. No i oczywiście różny od tego Jokera, którego pokazał Heath Ledger. No i oczywiście różny od tego Jokera, którego widzimy 3 lata temu we filmie.
I jeszcze inny niż Joker, który był w Suicide Squad. Niestety ja nazwiska aktorów to średnio pamiętam, więc pewnie tutaj mnie uratujesz. Nie uratuję cię, bo nie oglądałem Suicide Squad. Musicie mi moją legitymację geeka po prostu wycofać i skasować, no bo to se ne wrati. No to co, Aurelion, które to wcielenie Jokera ci się podoba najbardziej? A może to ci się nie podoba najbardziej? Otóż wydaje mi się, że ten Joker z 89 roku, ten burtonowski Joker Jacka Nicholsona, wyrył się tak naprawdę najsilniej w zbiorowej pamięci geeków mojego pokolenia. Ten film to był jeden z tych kilku filmów, gdzie ja jako mały brzdąc, ledwie 4000-letni wtedy, uciekłem z kina, bo mnie tak Joker przerażał. No i potem oczywiście po kilku latach wróciłem i obejrzałem i dokończyłem, ale owszem, Jack Nicholson wydaje mi się, że jest tą postacią, która bardzo silnie wpływa na to, jak Joker został sportretowany w następnych wcieleniach. Mimo to uważam, że najlepszą pod względem gry aktorskiej wersję Jokera pokazał Heath Ledger w 2008 roku i to jest to wcielenie, które mnie przeraziło najbardziej, w znaczeniu, że to było to wcielenie człowieka chorego psychicznie, który, prawda, wyrządza zło w świecie, które mnie dotknęło najmocniej. A ciebie? No ja jestem z innego pokolenia, tego, które pewnie statystycznie najbardziej by się zachwycało tym Jokerem właśnie z Mrocznego Rycerza, ale mi osobiście jednak, no, może głupio powiedzieć, że bardziej odpowiada, ale jednak większe wrażenie na mnie zrobił Joaquin Phoenix, pewnie źle to wymówiłem, z Jokera. No i dlaczego tak było? Chyba ogólnie film mi się bardziej podobał, nawet nie sama kreacja aktorska, bo obie są doskonałe, ale film jakoś bardziej do mnie przemawiał, taki, będąc w takim bardziej kameralnym klimacie, pokazując bliżej tego bohatera i to, jak on faktycznie się powoli przemienia z komika w Jokera. Chociaż oczywiście też miałbym tutaj kilka rzeczy do zarzucenia, na przykład czytając wcześniej jakieś komentarze czy coś, spodziewałem się, że faktycznie to będzie przemiana tego Jokera spowodowana tam właśnie presją środowiska, wyrządzaniem mu krzywdy przez społeczeństwo, podczas gdy w samym filmie tak naprawdę on już zaczyna jako postać bardzo chora psychicznie, której prawdopodobnie się już nie da w ogóle uratować. Spodziewałem się, że ta przemiana będzie bardziej jeszcze ukazana jako spowodowana przez społeczeństwo. Wracamy do tego, o czym wspomniałem wcześniej, że mamy Jokera swoich czasów i w związku z tym ten Joker, który urodził się w 2019 roku, którego świat zobaczył w 2019 roku, no pokazuje te przemiany, które następują obecnie we świecie, czyli to, że mamy takie poczucie zagrożenia różnymi wojnami, że mamy poczucie zagrożenia zmianami klimatu, że mamy poczucie zagrożenia w związku z tym, że społeczeństwo nie nadąża ewolucyjnie za tym, jak progres technologiczny się rozwija. No i to może skutkować właśnie tym, że ludzie rozwijają gremialnie i nadlicznie, rozwijają sobie depresję i fundują sobie problemy na przyszłość. Film Joker z 2019 roku podobał mi się również ze względu na to, że tak jak przez soczewkę widzimy przemianę tego głównego bohatera i widzimy, że tak, to jest postać, która cierpi już od samego początku. To jest człowiek, który ewidentnie ma problemy ze sobą. No i splot okoliczności i splot tego, co się dzieje w społeczeństwie, tak naprawdę spycha go z tego poziomu realizmu do absurdu, do szaleństwa. I to była znowu świetna gra aktorska i to była mocna strona tego obrazu, wydaje mi się. Co nie zmienia faktu, że tak czy inaczej ta jego przemiana była częściowo dziełem przypadku tak naprawdę. Kilka drobnych rzeczy potoczyło się inaczej, to nie zostałby tą twarzą rewolucji wzywanej na samochodzie, a prawdopodobnie by gdzieś skończył w przytułku. No umówmy się, że te procesy stochastyczne we świecie też mają swoje skutki. To są rzeczy nie do uniknięcia, tak jak na przykład wypadek samochodowy czy machnięcie skrzydeł motyla przysłowiowe może różne rzeczy sprawić. No i to jest był Joker, który chyba był takim prawdziwym żartownisiem, bo na przykład w Jokerze Heatha Ledgera takich żartów takich wprost nie rzucał. Jego żart, jego poczucie humoru było takie bardzo mroczne, bardzo czarne, a ten Joker Jokera był żartownisiem. Heath Ledger dosyć mocno przeanalizował i przygotował się do tej roli, dlatego że Heath Ledger obsadził się w tej roli tak naprawdę z własnego sumptu i on rozmawiał z Christopherem Nolanem właśnie w sprawie tego, żeby odegrać rolę Jokera. No i wskutek tego miał tak naprawdę kilkanaście miesięcy na to, żeby dobrze się przygotować. No i zamknął się w pokoju hotelowym na kilkanaście tygodni, obłożony książkami, komiksami, filmami, tylko po to, żeby prześledzić, jak przez lata właśnie Joker ewoluował.
obłożył się różnymi innymi rzeczami również, też choćby po to, żeby rozwinąć właśnie sposób mowy jako taki element, który go odróżniał od wszystkich innych Jokerów, no bo właśnie takie niespodziewane zmiany tonacji wyżej i niżej to jest coś, co Joker Heath Ledgera ma w sobie bardzo charakterystycznego. No i sposób chodu i ułożenie szczęki, które przypomina tak naprawdę hienę, czyli on przemyślał, jak odegrać tę postać w znaczeniu, że to ma być takie już wizualnie, jak pierwszy raz widzimy tego Jokera, to on ma wzbudzać nas strach jako ktoś niezrównoważony, jako ktoś, który jest gotowy na wszystko, jako uosobienie chaosu właśnie i uosobienie szaleństwa. On sobie przecież nawet wyrobił takie odruchy, jak na przykład oblizywanie tych swoich blizn na policzkach, których no, jest raczej łatwe do naturalnego pokazania. To, co mi się podobało również w tym Jokerze z Christophera Nolana, to był fakt tak naprawdę niewiadomego pochodzenia tego Jokera. Tak, tak. Bo sam bohater przedstawia przynajmniej trzy wersje, w jaki sposób stał się Jokerem w tym filmie The Dark Knight. Właśnie takie niedopowiedzenie według mnie jest świetne, bo pokazuje, że tak naprawdę ten Joker to może być w każdym z nas i tak naprawdę różne rzeczy mogą nas popychać w objęcie obłędu. No to może powiedzmy jeszcze jednym Jokerze, którego znamy obaj z innego medium, bo ty czytałeś komiks, ja oglądałem film, czyli The Killing Joke, Zabójczy Żart, który ja widziałem jako film animowany, ty komiks, pewnie w zamierzchłych czasach. I właśnie tam jest jeszcze inny Joker i jeszcze jego inna origin story. Tak, to jest właśnie chyba najsilniejsze origin story Jokera, które Alan Moore popełnił z ilustratorem Brianem Bolanem. No i w tejże historii element, który mnie najbardziej urzekł, to było takie mocne porównanie, taka mocna paralela Jokera i Batmana w znaczeniu, że tak jak Heath Ledger mówi, że zabicie mnie jest poza twoim moralnym wyborem, ale ja ciebie też nie mogę zabić, bo po prostu mam zbyt dużo fanów. I podobną paralelę rysują, wydaje mi się, The Killing Joke w znaczeniu takim, że to są jakby dwie strony tej samej monety, że jedna strona jest jasna i przyjazna światu i stara się czynić dobro, tak jak Batman, a druga strona jest właśnie tymi siłami zła, siłami ciemności, siłami szaleństwa i właśnie to jest uosobienie Jokera. Powiedzmy o właśnie origin story przedstawianej w tym dziele. Jokerze, Jokerze, Joker został Jokerem przez społeczeństwo i przez ogólnie nasz świat, cywilizację, która niekoniecznie dba o najbiedniejszych czy najsłabszych. Tak jak mówiliśmy, w Mrocznym Rycerzu Joker stał się Jokerem nie wiadomo dlaczego. Można powiedzieć, że po prostu dlatego, żeby siać anarchię. A w Killing Joke'u został zepchnięty w objęcia szaleństwa, niejako przez bieg okoliczności, przez ten jeden pechowy dzień, w którym to akurat on fizycznie został przemieniony, ponieważ wpadł do kadzi z chemikaliami, więc prawdopodobnie jego stan psychiczny, który był bardzo słaby przez wydarzające się danego dnia wydarzenia, został jeszcze bardziej pogłębiony i został tym szaleńcem właśnie przez chemię, o której już zresztą mówiłeś, że to chemicznymi sprawami się Joker posługuje jako bronią, jako swoim narzędziem do walki z dobrem. Nie wiem, czy to było tak przedstawione we filmie. W komiksie to tam było dużo więcej dramatu, ponieważ właśnie Joker, czyli oryginalna postać jeszcze przed przemianą, owszem, zrezygnował był z pracy jako inżynier chemiczny na poczet stand-upu, na poczet bycia komikiem. Właśnie tego pechowego dnia, kiedy miał, owszem, pomagać jakiejś tam mafii w napadzie na fabrykę kart, normalnych kart do 1000 czy tam do pokera czy innych, po to, żeby zrabować po prostu gotówkę, miał przeprowadzić ich przez swoje poprzednie miejsce pracy, właśnie fabrykę chemiczną. I starał się wycofać z tego dealu z mafią, ale tamci, prawda, wykręcili mu ręce, przyparli go do muru. No i owszem, Batman i policja dowiedzieli się o tym, że taki deal się dzieje, no i mafiozi, owszem, zginęli, a on, przyparty z kolei do barierki przez Batmana, skoczył do kadzi z tymi chemikaliami. No i jak go już kanałem wypluła ta rzeka chemikaliów, no to zauważył, że skóra mu zmieniła kolor na kompletnie biały, że usta ma krwiście czerwone i włosy ma kompletnie zielone. No i to był ten element, już po prostu jedna kropla za dużo, która go właśnie popchnęła na ciemną stronę mocy. W filmie było dokładnie tak samo, no to ja ci zadam takie teraz trudne pytanie. Jak myślisz, jak się rozwinie postać Jokera w jakichś najbliższych dziełach? Zapewne filmowych, bo na filmy jest ogromne budżety w dzisiejszych czasach. Otóż wydaje mi się, że postać Jokera owszem się rozwinie i doczeka się, tak jak Batman, kolejnej reinkarnacji, kolejnego revampu.
A mówię to dlatego, że w ostatniej odsłonie Batmana scena po napisach, owszem, pokazuje postać nienazwaną, która może będzie Jokerem. To jest taki znak zapytania, który sami twórcy tak pozostawiają trochę w niedopowiedzeniu. Znamy nazwisko człowieka, aktora, który odgrywał tę postać w Arkham Asylum, ale nie wiemy, co to będzie za postać i nie wiemy, jak się przyszłe losy rozwiną. Natomiast z dialogu, który się odbywa właśnie wtedy, owszem, możemy wywnioskować, że to być może będzie Joker w przyszłym Batmanie. Chyba trudno sobie wyobrazić, żeby w ogóle istniał Batman bez Jokera. Już Joker za bardzo wszedł tak w naszą masową świadomość fana popkultury czy fantastyki, komiksów. Zresztą podobnie jak, nie wiem, z Darthem Vaderem w Gwiezdnych Wojnach. Ta postać będzie powracała w kolejnych filmach, serialach, komiksach po prostu dlatego, że wszyscy ją uwielbiają, nawet jeżeli jest tym złym. Tak, to jest ten fenomen antybohatera, który Joker zdecydowanie ma w sobie bardzo silnie, bardzo mocno. Joker przez lata, kiedy był obecny we świecie Batmana, owszem, też się zmienia, dlatego że jak na przykład nastąpiła era takiej dominacji organizacji, która stwierdziła, że o, komiksy to zło i wskutek komiksów to młodzież się deprawuje, zażywa i komiksy to powodują depresję i homoseksualizm, i to nie żartuję, tak było, nie kłamie, no to musieli stonować Jokera i stemperować jego zapędy zabójcze. I Joker po prostu był złodziejaszkiem, który lubił płatać figle i grać na nosie policji Batmanowi. No i na szczęście ta tendencja się zmieniła w późnych latach 70. i Joker wrócił do swoich właśnie takich ciemniejszych, mroczniejszych, bardziej krwistych korzeni. Ale wydaje mi się, że to akurat, ten aspekt Jokera jako postaci jest tym bardziej fascynujący i tym bardziej przyciąga odbiorców do całej serii. Natomiast fakt, że Joker znalazł się na liście, stuletniej liście bohaterów i antybohaterów, herosów i villanów, odzwierciedla fakt, że Joker jest już na dobre zakorzeniony w rzeczywistości fanowskiej, w rzeczywistości geekowskiej. Co więcej, Joker na tej liście znajduje się na pozycji 45 w liście 50 villanów, a Batman na liście bohaterów znajduje się na pozycji, uwaga, uwaga, 46. To może jeszcze powiedzmy pełną nazwę tej listy, o której mówisz, ponieważ ona została stworzona przez American Film Institute, więc można uznać, że jest pewnym odzwierciedleniem tego faktycznie amerykańskiego spojrzenia na kino i pewnym ważnym takim organizacją. I faktycznie zaskakujące jest to, że znajdzie się na tak bliskich sobie pozycjach, na odpowiadających listach, ale z drugiej strony jest też, że zaskakująco są daleko od czołówki. Jak teraz sobie tą listę właśnie przeglądam, to dużo wyżej są takie nawet może nieco zaskakujące że postaci, jak na przykład Rekin ze Szczęk na miejscu 18. Zauważ jednakowoż, że American Film Institute konglomeruje właśnie te postaci bohaterów i złoli z całego kina. Także to nie jest tylko fantastyka i sci-fi, to jest całe kino ostatnich 100 lat. No i w związku z tym może dlatego tak się zdarzyło, że zagłosowali tak trochę mało intuicyjnie według właśnie naszych geekowskich serc. Ale właśnie to takie ich prawo może i... Nie da się ukryć, że Rekin miał dużo mniej linii dialogowych niż Joker. Tak, ale za to miał większe płetwy. I fajną muzykę. Swój ten temat muzyczny. John Williams is the man. Czyli co, czyżbyśmy właśnie przez przypadek lub celowo zaspoilerowali, na jaką listę tutaj będziemy się często odwoływać w następnych odcinkach serii? Być może, chociaż nie ukrywam, że mocną listę kandydatów do serii antybohaterów w portalu już mamy. No i być może właśnie ta lista z American Film Institute będzie tylko służyła ku wzbogaceniu tejże naszej listy kandydatów i być może się okaże, że trochę ją zmienimy, tę naszą wewnętrzną listę, po to, żeby się podzielić tymi antybohaterami i naszymi wrażeniami z nich z naszymi drogimi słuchaczami. No, ale jak na razie w naszej liście Joker jest na miejscu pierwszym, bo jest tylko jedno miejsce. Tak jest. Joker otwiera wyścig antybohaterów. Kości się toczą, jak chodzi o kolejnych antybohaterów. No i oczywiście będziemy z wielką przyjemnością gaworzyć o losach i o ich wpływie na kulturę kolejnych antybohaterów w innych odcinkach portalu. A do tego czasu zapraszamy Was do odsłuchiwania tych, które już się ukazały na YouTubach, na Spotify'u,
na Facebooku, na naszej stronie internetowej skierkon.pl. Także ja też również bardzo dziękuję Tobie, Aurelion, za rozmowę i słuchaczom za to, że z nami są. Miło było wrócić do portalu po dłuższej przerwie. Może niektórzy mnie pamiętają jeszcze z odcinka o Gwiezdnych Wojnach i z tego, co mogę chyba zdradzić, będę się pojawiał częściej. Tak jest. W trzecim sezonie portalu będzie wiele zmian, w tym to, że częściej będziemy Cię mieć, mam nadzieję, jako gościa i współtwórcę portalu. No i tym optymistycznym akcentem zachęcamy do odsłuchiwań i dziękujemy za uwagę. Pa, pa. Cześć.